Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chcę zabrać Was na wycieczkę do Palmiry, miasta znajdującego się w środkowej części Syrii, w pustyni syryjskiej. Miasto jest położone około 215 km od Damaszku i ponad 300 od Czarlika. Same miasto Palmira znajduje się jakiś kilometr od wykopalisk. W 2004 roku liczyło 51 tysięcy mieszkańców. Znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Pierwsze ślady osadnictwa Palmirze datowane są na XIX wiek przed naszą erą. Tutaj mamy restauracje i główne danie po drodze do Palmiry. Także mijamy pustynię i wjeżdżamy do samego miasta. Chciałbym powiedzieć, że w 2015 roku Palmira została zajęta przez terrorystów państwa islamskiego. Islamiści dokonali w dawnym rzymskim amfiteatrze pokazowej publicznej egzekucji żołnierzy syryjskich przy pełnych trybunach. W sierpniu 2015 roku zamordowali również kustosza muzeum, a zwłoki wywiesili na jednej z kolumn. 23 sierpnia 2015 roku państwo islamskie wysadziło większość ruin starożytnego miasta, niszcząc przy tym również praktycznie wszystkie kolumny. Dzięki pracom brytyjskich, niemieckich, francuskich, szwajcarskich, syryjskich oraz polskich archeologów odsłonięto ruiny budowli z czasów świetności miasta. Budowle były zasypane po prostu piaskiem. Wszystko zostało odkopane, wyglądało to po prostu pięknie. Budynki różnego rodzaju. Nasz pojazd tam stoi. Tu bliżej widać nawet droga rzymska odkopana. Lepsze jak niektóre, co są teraz w Polsce. To wszystko jest wysadzone. Praktycznie nie zostało nic. To wysadzone, grobowiec, świątynia właściwie. Wielbłądy, można było się przejechać za dolara. A na tych motorkach to jeździli handlarze pamiątek. Różne naszyjniki, łańcuszki. I takie inne. Takie pierdoły. Tego też nie ma, też wysadzone. Wielbłąd sobie leży. Odpoczywa i czeka na turystów. A to znowuż ja. Tu też mnie widać przed wielbłądami. Turystów nie było dużo, ponieważ do Syrii, żeby wjechać, trzeba było mieć specjalną przepustkę. My, żeby pojechać do Palmiry, musieliśmy to zgłosić do głównej bazy ONZ-u, że tam w ogóle jedziemy. Przez całą drogę byliśmy eskortowani przez syryjską policję, tak zwaną Muhabara, żeby nam się nic nie stało. I tutaj jedziemy. Samochodem wyjeżdżamy, bo to już końcówka Palmiry z daleka. Oaza w Palmirze. Idą sobie stado wielbłądów. Co ciekawe, normalnie po pustyni sobie chodziły. Pustynia. Tyle powiem, że autostrada piękna.
jak pas startowy, równiuteńka. U nas ciężko spotkać. No i wracamy do Czarlika. Kierunek Irak, Damaszek. I także do zobaczenia w kolejnej części. Na razie, pa!